spektakl warszawskiego teatru Och Teatr pod tytułem Oszuści zainaugurował 45. barburkową dramę teatralną w Tarnobrzegu. Sztukę w reżyserii Jana Englerta wyprodukowała ceniona polska aktorka Beata Ścibek-Główna. To jest wspaniała rozrywka. To jest naprawdę przedstawienie, na które mogę zaprosić Państwa z największą radością i z przyjemnością, ponieważ każdy, kto przyjdzie na ten spektakl i wyjdzie z niego, jest uradowany, usatysfakcjonowany, uśmiany po pachy, jak to się mówi. I wiem, że jak ktoś przyjdzie, to na pewno nigdy nie pożałuje. Ja też patrzę o tym, żeby były role dobre dla kolegów, z którymi gram, żeby każdy był usatysfakcjonowany, żeby każdy miał zadanie aktorskie godne jego. I tutaj tak jest w tym spektaklu. Są trzy pary i każda ma naprawdę co zagrać. A w te trzy pary wcielili się Michalina Łabacz, Gabriela Muskała, Beata Ścibek-Główna, Zbigniew Samachowski, Piotr Grabowski i Filip Pławiak. Dwa małżeństwa wplątują się w sieć intryg i kłamstw, co w punkcie kulminacyjnym doprowadza do nieoczekiwanych i zabawnych spotkań, sytuacji i dialogów. Podczas spektaklu dało się słyszeć salwy śmiechu. Śmiechu, którego wszystkim przecież potrzeba w dużych ilościach. Ja jako producentka tego spektaklu i jako osoba, która gra w tym spektaklu, mam taką radość. Czasami sobie myślę, gdyby nie ja, to by tego nie było. Jak widzę, że publiczność się świetnie bawi i chce się bawić, i chce się odciąć od tej szarości, która jest na zewnątrz, od tej polityki, od tych trudnych czasach jednak, w których żyjemy, to mam taką radość, że dzięki mnie, nam mogą to osiągnąć. Premiera spektaklu Oszuści miała miejsce w 2020 roku. Ogólnie biorąc, na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury został on zagrany 107 i 108 raz. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i gratuluję, że mają Państwo tak wspaniały festiwal. Wszystkiego dobrego. W Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach odbył się koncert poświęcony twórczości Marka Sochackiego. Teksty sandomierskiego poety i barda w zupełnie nowych aranżacjach zaprezentował zespół Jaśmin. Jaśmin to jest duet, który tworzę razem z Karoliną Sienkiewicz. Stworzyłyśmy go jakieś 2 lata temu, w pandemii. Tak się wszystko zaczęło. Zaczęłyśmy pisać piosenki, nie chciałyśmy ich trzymać w szufladzie i tak to poprzez wydawanie singli powstał Jaśmin. Dla mnie Jaśmin to jest spełnienie moich marzeń. Dla mnie Jaśmin to jest przyjaźń z Agatą. To jest podróż muzyczna w zasadzie i całe ciągłe rozwijanie się, poszukiwanie własnej drogi, poszukiwanie własnych doświadczeń, własnych pomysłów, inspiracji. Także tym jest dla mnie Jaśmin. Koncert to jedna z wielu form upamiętniających postać Marka Sochackiego, który zmarł 11 lat temu. W tym roku powstał już film dokumentalny, a niebawem wydana ma zostać książka. Za oba wydawnictwa odpowiada Piotr Duma, który wraz z poszukiwaniem materiałów i rejestrowaniem wspomnień o poecie stopniowo poznawał go jako, no właśnie, kogo? Wesoła postać, wesoła, radosna, kochająca życie, kochająca ludzi, to może przede wszystkim, i fantastyczny pedagog. To spod jego rąk wyszło kilkanaście pokoleń młodych mieszkańców Sandomierza, kształtowanych czy ukształtowanych artystycznie, więc tak, jako pedagog sam niesamowicie doceniam jego pedagogiczną pracę z młodzieżą. Tego artystycznego ukształtowania doświadczył również zespół Jaśmin. Marek Sochacki jest dla mnie kimś wyjątkowym. Nigdy nie spodziewałam się, że tak może na mnie, taki duży wpływ na mnie wywrzeć i mam wrażenie, że zaczęła się taka nasza przyjaźń, taka przyjaźń słowno-muzyczna i zaczęło się od piosenki Dziwnie, od piosenki Podzielimy włos na czworo. Zakochałam się w jego tekstach i te teksty towarzyszą mi teraz w ciągu w zasadzie każdego dnia i jest to dla mnie wielka satysfakcja, że uczestniczę w tym projekcie muzycznym i że możemy oddać hołd i cześć panu Markowi Sochackiemu. Wprowadził mnie w świat poezji śpiewanej, piosenki artystycznej i bardzo, bardzo dużo mu zawdzięczam. No, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz, jakby nie była Marka Sochackiego. Ode mnie do ciebie. Marek Sochacki w swoim życiu napisał teksty do ponad 700 piosenek. Wybór tych kilkunastu był dla zespołu sporym dylematem i wyzwaniem.
Marek Sochacki napisał bardzo, bardzo dużo różnych tekstów. Są erotyki, są piosenki związane z naturą, są piosenki żeglarskie. Trudno mi było wybrać te najlepsze, ale wybrałam sercem. Raczej starałam się wybrać te, które mnie się podobają, więc będzie Niebo żaglowców moje ulubione. Będzie też Dziwnie, z którym jestem jakby najmocniej związana, bo już chyba najdłużej je wykonuję. Ale będą też takie delikatne ballady, ale też mocne piosenki. No Marek pisał różnie. Pisał tak by pod człowieka też. Miał taki zmysł pisania dla kogoś. I to w większości będą także takie piosenki jakby dla mnie. To jest rzecz ciekawa. Jak czytam tekst, to tak go mocno nie odbieram, jak słyszę go w postaci piosenki. Kiedy czytałem teksty Marka Sochackiego, no to były teksty. Kiedy usłyszałem je w wersji piosenkowej, to magia. Dlatego też tytuł filmu, który przygotowaliśmy, Zaklinanie słowem, wynikł po prostu z fascynacji tą piosenką. Przecudne zaklinanie słowem, bo Marek Sochacki tak, on zaklinał słowem. Słowa, słowa, słów. Koncert zespołu Jaśmin został zarejestrowany i planowane jest jego wydanie w formie płyty w przyszłym roku. Maria Rejman, autorka książki Nie przywitam się z Państwem na ulicy, określiła ją jako opowieść autoetnograficzną. To znaczy taka, że na przykładzie własnych doświadczeń życiowych pokazuje świat i opowiada także o innych. A tych doświadczeń autorce naprawdę nie brakuje, ponieważ jako osoba niedowidząca ma duże trudności z prowadzeniem samochodu, z czytaniem, z oglądaniem filmów, no i nie poznaje niestety swoich znajomych, których spotka na ulicy. Ale za to jeździ rowerem, podróżuje po całym świecie, ćwiczy capoeirę, a także wychowuje syna. W książce przedstawia historię kobiet z zespołem Turnera. Zespół Turnera to nie to samo, co zespół Tourette'a, o którym Państwo pewnie dużo więcej wiedzą. Zespół Turnera dotyczy tylko kobiet. Szacuje się, że w Polsce jest około 10 tysięcy kobiet dotkniętych zespołem Turnera, który objawia się takimi cechami jak niski wzrost, przeważnie 140 cm wzrostu, poza tym bezpłodność i różne wady narządów wewnętrznych, dzięki czemu kobiety te mają duże problemy ze zdrowiem przez całe życie, także mają problemy z podjęciem pracy ze względu na niski wzrost, a także z założeniem rodziny, bo który partner zgodzi się, żeby nie mieć swoich dzieci. Są też pozytywne cechy. Mają przeważnie ładne, gęste włosy i mają łatwość do uczenia się języków obcych. Maria Rejman napisała tej książki po to, żeby wzbudzać litość, współczucie nad tym, jaka to jest dzielna, jak to sobie świetnie radzi, bo współczucie powinno być mądre i bez lęku. Maria wspomina swoje dzieciństwo, kiedy odczuła, że jest inna, różni się od swoich rówieśników, kiedy buntowała się przeciwko temu, że rodzice kazali jej wykonywać różne rzeczy, które sprawiały jej trudność, ale teraz jako dorosła rozumie tą miłość rodziców, to, że chcieli, aby była jak najbardziej samodzielna. Bo niektórzy rodzice dzieci niepełnosprawnych otaczają ich taką ciasną miłością, czyli po prostu wyręczają dzieci we wszystkim i dzieci stają się niestety całkowicie niesamodzielne. Książka momentami wzrusza, kiedy Maria na przykład chce wziąć psa ze względu na swojego syna, ale obawia się, czy sobie poradzi z nim. Momentami śmieszy, kiedy wspomina wizyty u różnych cudotwórców albo specjalistów od medycyny alternatywnej i zostawia nas taką refleksją na temat naszych wyobrażeń, na temat życia niepełnosprawnych, a po prostu tym, jak niepełnosprawni muszą się borykać z różnymi problemami. Bo niepełnosprawność nie jest ani straszna, ani śmieszna, po prostu jest, bo jak mówi mama autorki, każdy ma to coś. Jeden się rodzi nieśmiały, drugi jeździ na wózku, a trzeci niedowidzi. W
domu Bernardy pod czujnym okiem matki wdowy oraz służącej ukrywa się 5 kobiet. Przyczajone wyczekują okazji, by wyrwać się na wolność i posmakować swobody. Co stanie się, gdy los ześle dziewczętom wymarzoną szansę w osobie Pepe Romano, kawalera skłonnego pojąć za żonę jedną z nich? Tego dowiemy się 15 grudnia w Sandomierskim Porcie Kultury. Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne ubiory z XIX wieku. Biżuteria, epokowe malarstwo, grafika, fotografie i cenne żurnale modowe. Dopełnieniem zabytkowych obiektów będą rekonstrukcje strojów z lat poprzedzających wybuch Powstania Styczniowego, które uwypukle kontrast pomiędzy motywowaną patriotyzmem żałobą, a światem barw, w jaki obfitowała XIX-wieczna moda damska. Koncert na dwa fortepiany to kontynuacja ubiegłorocznego występu Tomasza Gumieli oraz tarnobrzeżanina Pawła Paradowskiego. Ci, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w tym wyjątkowym koncercie, już 8 grudnia będą mogli posłuchać kompozycji takich autorów jak Carlos Guastavino, Manuel Infante czy Fryderyk Chopin. W trakcie wydarzenia zbierane będą datki na podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. W ramach koncertu noworocznego w Tarnobrzeskim Domu Kultury jak zwykle wystąpi zespół Strauss Ensemble. Tym razem kierownikowi zespołu, pianiście Arturowi Jaroniowi, w wykonaniu słynnych utworów z repertuaru Straussów towarzyszyć będą Marzena Trzebińska sopran i Łukasz Ratajczak tenor. Bilety w cenie 60 zł można już nabyć w TEDeku. Muzyka Straussów zabrzmi także w Nowej Dębie. Tamtejszy samorządowy ośrodek kultury zaprasza na tradycyjny koncert noworoczny z Mielecką Orkiestrą Symfoniczną, która zagra wspólnie z mezzosopranistką Jadwigą Huber i tenorem Marcinem Pokusą. Bilety w cenie 100 zł do nabycia w placówce. Anastazja ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Lucja, wschodząca gwiazda baletu narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Lekarze mówią, że mam porażenie, ale ja tam wolę mówić pororze. Rodzice uwielbiali tańczyć. Może z tego ich tańczenia Łucja została baletnicą? Można powiedzieć, że robimy z Łucją dokładnie to samo. Obie siłujemy się ze swoim ciałem i je próbujemy zmusić do czegoś, czego ono wcale nie chce. Łucja, wystarczy. Tu jesteś. To jest Kate. Nie poznajesz? Dzień dobry. A dzień dobry pani. Mogę? Zobacz, kochanie, kto nas odwiedził. Józefina. Poldek. Cześć, młoda. Mam pytanie. Proszę bardzo. Lecimy na podryw. Nigdy nie widziałam nikogo, kto by był tak zadowolony, że jest sobą i że w ogóle jest. Zdecydowałem się dać pani tę rolę. Co się dzieje, Łucja? Więc okej. Okay. Możesz tańczyć? Tak. Zakochałaś się? Bardzo miło. Masz piękne oczy. Ale ciacho. Twój tato po mamie miał jeszcze jakieś inne baby? Nie wiem, czy jestem gotowy. Na co gotowy? Odwróć się. O. Może dałoby radę coś z tym zrobić. Na chwilę zaleczyć. Chce pani zostać kaleką? Proszę mnie wysłuchać. Nie. Takiej kontuzji nie da się wyleczyć w tydzień. Tato, to. Że tata nie chce? Naprawdę? Rozmawialiśmy już o tym setki razy. Ona nie może i ona dobrze o tym wie. To i to powiedz. Nie wszyscy mają tyle szczęścia, co ja. W końcu mam tatę, Łucję i panią Józefinę. Przez nią się spóźnimy. Długo czekacie? Nie. No to chodźmy, chodźmy.
pójdę do piekła. Małgorzata kontroluje każdy aspekt swojego życia. Mocno stąpa po ziemi, jest zdecydowana i świetnie zorganizowana. Młodsza siostra Łucja jest jej przeciwieństwem. Choć ich życiowe drogi często biegły w odmiennych kierunkach, dziś splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucję mają zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Nie mam siły słuchać już dłużej o cudoterapiach. Oni tym lekiem leczą kobietę w takim samym stanie, co ty. A co ty wiesz o moim stanie? A ty myślisz, że jak umierasz, to ci wszystko wolno? Dalej pani nie pójdzie. Nie rób tego, Gośka! Nawet kurwa swój pogrzeb zaplanowałaś. Ma być show, a ja mam to grać. No, jest. Super. Policjancie. Gepard biega najszybciej ze wszystkich zwierząt na świecie. Pora na kolejne spotkanie z Kicią Kocią na dużym ekranie. Tym razem Kicia wraz z babcią przyrządzi smaczną zupę i upiecze ciasteczka, żeby chwilę później ganiać z odkurzaczem po całym pokoju. Z nadmiaru wrażeń trochę się rozchoruje i nie będzie mogła zasnąć, ale dzięki pomocy czujnej mamy szybko stanie na nogi. Co to za odgłos? To stukot kół. Szyny mają łączenia i kiedy koła przez nie przejeżdżają, wydają ten charakterystyczny dźwięk. Już się upiekły. Uważaj, blacha też jest bardzo gorąca. Zrobiłam je specjalnie dla was. Mamo! Coś jest pod łóżkiem. Pod łóżkiem? Już przeczytałam. Podobały ci się? Mhm. Najbardziej ta. Mamusiu, tam jest pacek. Ale zabawa. Wonka to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater Charlie'ego i Fabryki Czekolady, najbardziej znanej książki dla dzieci. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj. Number one now? In fact, in Lumpaland, I am regarded as something of a whopper. They call me Lofty. Sorry. Ladies and gentlemen, greetings to you all. My name is Willy Wonka. You see, I'm something of a magician. Prepare to be amazed. Teapot. Inventor. May I present Willy Wonka's wild and wonderful wishy-washy Wonka Walker? Please don't make me say that again. And chocolate maker. The best chocolate in the world. Ooh. He's good. Too good. And anyone can afford them. Even the... The poor? He doesn't like it when people say poor. Send Wonka a message. Do not sell chocolate in this town! You're gonna get more than a bonk on the head. I love a bonk on the head. What is with me today? You should stand up to those bullies. Give them the old 1-2. I got an idea. Where do we start? Making chocolate, of course. Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. I guess it's time to change the world. I'm not in premium economy. Good night, sir. I am going flat.
Huh. What is it? Nothing. Well, it's obviously something because you said, huh. Forget it. Very well. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Mike Schmidt traci pracę. Desperacko poszukuje zajęcia, aby zachować prawo do opieki nad swoją 10-letnią siostrą Abby. Przyjmuje posadę nocnego stróża w opuszczonej restauracji, która została zamknięta po serii niewyjaśnionych zaginięć dzieci w latach 80. And you will sleep. I understand. Come here in. All you have to do is keep your eyes on the monitor. Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. You must be new security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? Met who? Them. Kids went missing. The police searched Freddy's top to bottom. Hello? They never found them. That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Technically, they're animatronics. What do they want? They want to make her like them. Abby! Tell me how to stop them. It's too late. Abby, go! Where to? Why do I always get the weirdos?